Siemka z kolejnego Deus Ex Human Revolution. Ostatnio dowiedzieliśmy się dość dużo ciekawych rzeczy, czemu jesteśmy jedyną osobą, która jest odporna na syndrom odrzucenia, przeszczepu, czy jakoś tak. Dowiedzieliśmy się, czemu, kto nas uratował, kto był naszym rodzicem, kto był naszym opiekunem przez te wszystkie lata również. I parę innych. Teraz mam zamiar dogadać się z panem od wolnych ludzi, albo czystej rasy, lub jak to tam woli nazywać, którego współpracownik, chirurg. Ojej, coś jest nie tak. Zdarzyło się to po raz drugi. Nagle mi wszystkie systemy zaczęły wariować. Nie wiem, czy ktoś wysyła jakieś impulsy elektromagnetyczne, czy jak. I po prostu, wygląda to tak, jakbym obrywał, potem nagle wszystko się kalibruje na nowo i jest okej. Okay. Nie wiem, to może faktycznie jakieś sygnały, czy ktoś tam bawi się jak w Boga, jak to tam mówią. Ale najpierw skupmy się na naszym Williamie Taggerze, który swoich całych dokonaniach przeciwko augmentacji zgromadził dość dużą rzeszę osób, które stają po jego stronie, ale oczywiście nie zapomniał wspomnieć o fakcie, że ma chirurga po swojej stronie i współpracuje z kolesiami, którzy napadli na naszą firmę. Ciekawe, co on na to odpowie. Aha, kolejna sekcja ze tym, z analizą. Where's your sidekick, Taggart? 6 months ago, Seraph Industries was attacked by mercenaries whose objective was to cripple our research. But I've learned the attack was just a smokescreen. Megan Reed's team was kidnapped, and Isaiah Sandoval, your personal aide, was involved. That is ridiculous. Ladies and gentlemen, I apologize for Mr. Jensen's intrusion, and I assure you that these accusations are without basis. Are they? This is Sandoval. Why are you calling me here? There's been a change of plans. Seraph's team must not make it to the hearing. But that's too soon. If you want me to remove the GPLs, I'll need a full operating suite. Does the facility have one? That's your man, Taggart. Talking about removing implanted GPL devices so that the people who took Seraph's scientists could cover it up. Oh, I see what's going on here. Seraph Industries has received 2 black eyes in the last few days. The first due to the shocking news coming out of Montreal that biotech companies are secretly participating in unethical super soldier experiments. And the second as a result of their violent escalation of today's peaceful protest. David Seraph and his corporate bedfellows are desperate and in imminent danger of losing the regulation vote, so this man has been sent here to attack my reputation. I'm right here, Taggart. Look at me. I admit, I wouldn't feel bad if your reputation was damaged in front of the press, since you've been doing the same to my colleagues for years, but that's not why I'm here. Seraph scientists are alive, and it's time for the truth to come out. The truth, Mr. Jensen, is that this recording of yours proves nothing. It could have been made by anyone in the world with a grudge against Humanity Front, and you are our prime suspect. You got a lot of nerve to accuse me of lying. I'm not the one standing in front of a crowd of people hiding my involvement in kidnapping and murder. My involvement, Mr. Jensen? Your recording doesn't prove that. My heart goes out to you. Perhaps it's best that you came to me rather than bringing this recording to the police. You need it to be some kind of proof because you're still suffering. You're trying to find someone else to blame for the emotional trauma you experienced when you woke up from that surgery and discovered you were no longer quite human. No, no tak, zapomniałeś, że on jest psychologiem. Tak. Nie ma to jak zmiana tematu, nie? I can worry about myself later. What's really important now is the 5 innocent people whose lives were stolen from them during that attack. Sandoval knows where they are. Now, where is he? There.
Do you see what you just did? The way you avoided talking about your real problem? What do you expect to gain here today, Mr. Jensen? Were you hoping that confronting me publicly like this would somehow restore your sense of control and enable you to look at yourself in the mirror again? I have an idea, Taggart. Why don't I give my recording to that reporter down there? He has a machine that can prove it's real right now, once and for all. Of course, when he says it's genuine, I guess it'll be top news story for the next few weeks, and you can kiss your vote goodbye. On the other hand, if you talk to me backstage, I can hold on to this recording, and you can keep the benefit of the doubt for a little while longer. Very adroit, Mr. Jensen. Nicely played. I see you have me over a barrel. Ladies and gentlemen, I apologize, but I'm going to have to beg your indulgence for a few moments more. If you will all please remain patient, I will return as soon as I can. Thank you. Mr. Jensen, I'll see you backstage. O! Czyżby groźba telewizyjna bardziej na ciebie działa niż cokolwiek innego? No ale, mówiłem co chciałem. Moja sprawa. W jaki sposób to było? Tylko teraz chcę dowiedzieć się, gdzie jest ten dwulicowy skurczysyn. Gadaj, to nie ten pokój. Dobrze, jestem genialny. Broń. Kamery z obrony, no. Mr. Jensen, I appreciate you allowing me to deal with this in a more discreet manner. Save it, Taggart. You've wasted enough of my time as it is. Now where's Sandoval? He has an apartment he uses when in this city, on Grand River Road. He mentioned he was feeling very run down, so I can only assume he went there. I see. He's not an evil man, Mr. Jensen. If he's done what you say, it's only because of his brother, Ezekiel. A man you might know better as Zeke Sanders. Sanders? The man who attacked Sarah's manufacturing plant? I knew nothing about it until after it was over, and then I tried. I tried to convince Isaias not to follow in his footsteps. Good job. Mr. Jensen, please. Isaias has done so much for so many needy people, people suffering from implant rejection. Promise me you will deal with him fairly. That all depends on Isaias. I understand, but please try. O, no dobrze, postaram się. Nie urwać mu łba z kręgosłupem, jeśli tak bardzo chcesz. Dobra. Skoro już wiemy dokładnie, gdzie jest Isaias, a jego bratem się okazał facet, który zaatakował... No to była pierwsza misja, po tym jak zostałem zagmentowany. Czyli ten jednooki koleś, któremu nie pasowało ten być zagmentowanym. Którego... No, już teraz zaczynam trochę żałować, że go wypuściłem. No, ale zobaczymy. Może uda mi się to załatwić polubownie, bez żadnych tam akcji typu, że on będą do mnie strzelać czy coś w tym stylu, ale... Nie. Na razie wydaje mi się, że będzie się, skończy się to jak standardowo, czyli po prostu będziemy się strzelać. Aż nam się naboje skończą. No, ale... To za chwilę. Miejmy nadzieję. Nie wiem, jak daleko stąd jest miejsce, w którym Isaias sobie siedzi. I że czasami nie będę musiał przechodzić przez coś. Patch me through. Jackson? I almost didn't recognize you. Jesus, Mary and Joseph, what are the chances? Do you remember me? I was a rookie when you still rolled in SWAT. Nikki, of course I remember you. How you been? The brass got you on ride control too? Yeah, I am. Or I was until... Damn it. Look, something big is going down, and I'm kind of freaking out here. You remember that MCB-er, Jacob White? You busted him a couple of times. Yeah, I remember him. Assault and possession. He's still running rackets? No, I mean, yeah, shit, I don't know. Anyway, it doesn't matter, because he's moved on to bigger things. Nikki, slow down. Listen, hear me out. I just got word he has his hands on some real military-grade explosives. Oi. He's got a fucking bomb, Adam. And you know how much he hates the PD. He's going to hit us while we have our pants down with the riots. You gotta help us out here.
Nikki, I'm kind of busy. If he's got a bomb, just call it in and follow procedure. What do you think I've been doing? I've been on the horn all night, and my CO already sent a patrol over to Jacob's house. We've got a warrant, so they searched the place, but nothing came up, not even Jacob. Now they're saying my CI is probably full of shit and just fucking with me. Bullshit! Jacob's using the riots as cover, and he's going to hit us, and hit us hard. Adam, I need you to trust me on this. You gotta help me find Jacob. Dobra, pomogę mu. I have to admit, Nikki, I'm having a hard time believing White could come up with something like this. He can barely tie his own shoelaces without tripping all over himself. That was then. This is now. After his last stint in Standish, he got bug-eyed crazy. Started talking about how the gang war and derelict row was all part of a government plot, and it's time he did something about it. I remember him saying that augmented kid we took down last year was a cover-up. Exactly! And he's been railing against Wayne Haas, the PD, and anyone else involved in that ever since. I'm telling you, Adam, he's been getting more and more violent. Now he's got explosives, and we've got a giant bullseye painted on our ass. Bomba. A skąd on ma właściwie taką bombę? My source says he got the bomb materials from some government stash out in Highland Park. It's all I know so far. But it all fits! He was last seen ranting at a rally about shattering the foundation of the hypocrisy or some bullshit like that. You know, quoting Che Guevara and talking about violent revolution. Did he have the shirt too? What? Anyway, he practically named the date and time of this reckoning. And it's tonight. It has to be. A skąd źródło wie o tym? Nobody trusts your source. He used to run with White's old crew, but he's a three-strike perp facing a dime on some damn parole violation. He's trying to cop a deal, so nobody trusts him. Thing is, I know he's reliable. He hasn't bullshitted me yet, and I don't think he's doing it now. No. Powiedz mi trochę o szczegółach. Czemu te szczegóły to zawsze są najlepsze? No dobra. Zgodzi się. Let's go over what we know. Just the facts. What we know? Just the facts? What we know is he's certified batshit crazy. He stops, quotes Che Guevara, and got his hands on military-grade explosives. What more do you need to know? Oh, Christ, man. I've got nobody to help me, and I can't even breathe. How am I supposed to find this guy? The bomb could be right under us, right now! Weź się w garść, chłopie. Relax. Keep it together. I'm trying, Adam. I don't think I'm cut out for this kind of stuff. People could die. We could die. Just focus, okay? We know that White hates cops, so his first target is probably gonna be the precinct or somewhere nearby. Make sense? Yeah, okay. But it could be anywhere. He wouldn't risk going to the precinct. Too many people would recognize him. That leaves the transit station, the sewers, and the alleys around the precinct. Look, I need to stay here and report any leads to my CO. Can you check those locations for Jacob? Or his bomb? No problem. Anything I don't know. You remember what White looks like, right? Tall, Caucasian, skinhead? He's not the quietest guy, so you'll probably hear him before you see him. Yeah, a real philosopher king. I remember. Yeah, so if you just keep your eyes and ears open, I'm sure you'll find him. Also, I heard he's had some major augmentation work done. I'd be extra careful around him. I think the White we used to know has been replaced with something much worse. Got it. I know it's a long shot, but I'm hoping we get backup to expand the search. In the meantime, we can check those areas, and who knows, maybe we'll catch a break. Oh, and Jensen, please don't turn him into a martyr. I'd prefer him breathing. Czyli muszę jeszcze teraz dorwać wariata z bombą. Ale zwrot akcji. Najpierw gadam o kolesiu, który ukrył gdzieś piątkę naukowców. Potem dowiaduje się, że pracownik faceta od ruchu wolności ludzi to tak naprawdę brat terrorysty z pierwszej części, z pierwszej misji. O!
A teraz dowiadujesz się, że gdzieś jakiś stary znajomy za czasów Słotu, czyli grubo przed tym, jak zostałem zagmentowany, postanowił się odbić na policji i podłożył gdzieś bombę, która jest w trzech różnych miejscach i nie wiadomo, w którym dokładnie ta bomba jest. Innymi słowy, będę miał co robić, bo będę szukał bomby, którą policjant nie mógł znaleźć, a cała reszta policji mu nie wierzy w to, że że ten facet naprawdę może podłożyć bombę i wysalić w powietrze. Super inteligentne. Tylko że policja teraz na ulicach siedzi, pełno jest ognia, zniszczenia, chaosu, czystej krwi. To jeszcze na dodatek nie są w 100%, nie wiadomo gdzie tak naprawdę mógł przeciwnik uderzyć. Bo tak. Jedno jest na tyłach tego komisariatu policji, ale ja znam drogę okrężną do tego miejsca, więc raczej nie powinno być problemu z dojściem tam, więc najpierw dojdę tutaj. Na wszelki wypadeczek sobie załączę to. I zerknę, czy czasami nie ma tutaj jakiegoś... Oprócz policjantów to nie ma nikogo. Aha, to są te wejście do tych. Przeszukaj uliczkę. To jeszcze zostało te. Czy mogę jakoś, nie wiem, szybciej? Tak, mogę. Dobra. Dobrze, że się zatrzymałem. Bo byłoby wtedy już mniej kolorowo. Ale widzę, że tutaj pełno tego popodkładali. Ktoś faktycznie się przygotował na to. Miny są poukładane. Coś tu jest. I to się rusza. A nie wydaje mi się, żeby bomby się ruszały same w sobie. Zobaczmy, co mnie tutaj czeka. O, mają roboty obronne. Holy crap. Hi. Nie spodziewałeś się tego, co nie? Dobra. Mam chyba swoje odpowiedzi na pytania, gdzie jest ten koleś. A teraz zajmę się jego ochroną, czyli tymi działkami. W sumie to można było się domyślić, że on raczej nie podłoży bomby, która miałaby rozwalić komisariat policji w miejscu dość daleko od komisariatu. Więc... Dobra. Wieżyczki są po mojej stronie, a bomba gdzieś niedaleko. Bingo. Właściwie... Co on mi za informacje dał w tym... Tutaj pełno jest tych, pełno tego, pełno tamtego. Nie ma, no nie ma tutaj chyba kodu na otwarcie. No nie ma, nie ma. To trzeba będzie sakować. Co jest problemem. A raczej miejmy nadzieję, że nie będzie problemem. Ale odczuwam... Papara...
A, szlak. Nie ten przycisk. Nie. Na Reti. Wciskam nie te ikony, co trzeba. Dobry jestem. Okej. Okay. Raczej bomba już chyba nie powinna sprawiać kłopotów. No chyba, że są dwie. Załatwiłem tego kolesia. Bomby są dwie i... A, tutaj jest wejście do tego, do policji. Więc muszę... A, no tak, zapomniałem, że wieżyczka jest ustawiona w tą stronę. Raczej jedna z nich. Teraz muszę się wydostać na powierzchnię. Ale Rzym to spartolił! Zapomniałem całkowicie o tej minie. Dobra, bomba jest rozbrojona. Wieżyczka stoi w tamtą stronę. Broni raczej tutaj nie ma żadnej. Woda jest pod prądem. Miło. Kolejna mina. Mina za miną, po prostu. A sposób na miny tu w tej grze są. Jest bardzo prosty, bierzesz przedmiot i go rzucasz. I potem możesz przejść na drugą stronę. Ale w sumie nie wiem, czy dobrze idę. Ogólnie. Ale widzę, że facet się faktycznie dobrze zabezpieczył. Włączył ten prąd w wodzie na tym. W wodzie. Uruchomił działka obronne. Karton, puszka, cokolwiek, co mogłoby mi pomóc. Musiałbym strzelić to, tylko że jak tu strzelić w tą minę? O właśnie. Dobra. Poszło w miarę. Gdzie tu się świeci ten... na czerwono? Już myślałem, że za chwilę mnie wysadzi. Dobra. Jednak jesteśmy już na... wolności. Raczej. O. Ironio, jestem tutaj przy... gdzie załatwiłem tych glinie... gdzie załatwiłem tych strażni... tych... no... agenciaków. Dobra. Kolejne miejsce mojej zbiórki jest po drugiej stronie. Ale pytanie brzmi, czy to teraz już idę oddać quest, czy idę sobie tak ten, znaleźć kolejną bombę. No, tutaj też jest dużo rzeczy się pozmieniało, tak jak widać. Mnóstwo patroli policji. Wszyscy graficiarze, wszyscy pancerzy też są pozamykani. Ja w sumie mogę tam przechodzić, bo tam te, to jest inna kwestia co do mnie, ale... tamci to już nie za bardzo. Ale wychodzi na to, że chyba już teraz idę oddać quest do tego kolesia, co tak strasznie panikował. No i chyba na tym zakończymy ten odcinek też. Zamachy bombowe, terroryści, najemnicy, informacje o tych. Dużo rzeczy się porobiło. Dobra, przyszłem. Przybyłem. We're in the clear. I left White unconscious in the sewers under the precinct. Thank God. The chief finally took me seriously and is sending some men to help out. We'll take it from here. Great. Anything else? Oh, and it isn't much, but take this. The cops have a Deadpool going. I don't like it, but you take down a cop killer and you get a bounty, that sort of thing. I usually reserve this to pay off our CIs, but I think you earned it. I threw in a little something extra for bringing him in alive. It's good to know you're still one of the good guys, Jensen. By the way, Nikki, White's bomb wasn't even explosive. It was a gas bomb. I managed to disable it, but you might want to get a disposal team down there to do a proper sweep and clean. Ah, shit! I totally forgot about that.
I'll get EOD on it right away. Zapomniał o bombie? Serio? Man, I'm sure glad I bumped into you tonight. You're gonna have to let me buy you a pint down at Maggie sometime. If I hang around you long enough, maybe some of that famous Jensen swagger will rub off on me. Yeah, we'll do that sometime. Take care of yourself, Nikki. Co tu spadło? Tłumik! Tłumik! Tłumiś! W końcu tłumik! Tylko trochę dziwnie, że dostałem go od policjanta, co nie? Biorę! Tłumyk! Połącz! Z pistoletem! Tak! W końcu mogę używać pistoletu, kiedy mi się chce. No. Tłumik się bardzo przyda. Chyba najbardziej mi się przyda w całej... Karabin maszynowy będzie już faktycznie tylko do akcji w otwarcie. Natomiast tłumika będę raczej używał na co dzień, jeżeli mi się skończy pistolet paraliżujący. No też będę się jeszcze starał bawić z nimi jakoś tak ten. Ale dobra, to na tym się zakończy kolejny odcinek z Deus Ex Human Revolution. Załatwiliśmy rozmowę z Taggerem, załatwiliśmy zamachowca, który chciał załatwić wszystkich policjantów za pomocą bomby gazowej. A co będzie później? Zobaczymy w kolejnym odcinku, więc na razie i cześć.